Hejka kochani, witam się z Wami w kolejnym filmie. Jak widzicie, ja już jestem ubrana, już ubrałam ramoneskę, bo zaraz będziemy wychodzić, tylko czekam jeszcze na chłopaków. Jedzą sobie zupkę, zaraz będą się też ubierać, ale przy okazji chcę Wam pokazać zamówienie, jakie zamówiłam ostatnio niuniciuszki. Paczka jest z Zary. Niuni kupiłam ostatnio takie dresiki. Są naprawdę bardzo fajne, sama bym takie chciała mieć, ale nigdzie nie mogę znaleźć. Są spoczko i w dobrej cenie, nie były też drogie, chyba około 40 zł. Zamówiłam też inne takie różowe dresiki, też rozmiar 110. One były troszkę tańsze, bo 30 coś złotych kosztowały, już nie pamiętam dokładnie ile. I kupiłam jeszcze Zuzi takie jeansy, są naprawdę świetne. Jak je zobaczyłam na stronie, od razu je miałam w koszyku. One kosztowały 75,90. Tak się prezentują z przodu i tak się prezentują z tyłu. Wydaje mi się, że rozmiar jest ciutkę zawyżony chyba. Po prostu to jest taki fason spodni, troszkę szerszy. No nie wiem, jeszcze nie mierzyłam Niuni. Zaraz jej ubiorę je. To zobaczę, jak się prezentują. No i my właśnie zaraz jedziemy na Kuter Port, jest dzisiaj ładna pogoda, zjedliśmy sobie obiadek, idziemy sobie na jakiś spacerek, idziemy się troszkę przejść, przewietrzyć, no i tyle. A my czekamy, aż panowie się zbiorą i skończą jeść. Krystianek niedawno wstał i je właśnie rosołek. Musimy na niego zaczekać, bo jesteśmy właśnie wszyscy ubrani. I zaraz wychodzimy z domku, tylko Krystianek musi zjeść obiadek. Ale dobre, mniam, mniam, smakuje? Widzę, że marchewę porwał, ma w ręce. Lubisz marchewki, prawda? Zgadałem się, mi wyjął cztery. Tak, marchewki, pycha. My już właśnie zajechaliśmy, jesteśmy na Kuter Porcie. Niunia właśnie zasnęła po drodze. Krystianek marudzi jak zwykle w samochodzie. Idziemy się przespacerować, troszkę przewietrzyć. Jest przepiękna pogoda, a na złość mi wyszła jeszcze opryszka na ustach, także nie zwracajcie uwagi. Mam wirusa opryszczki, często go mam, no i muszę sobie kupić plasterki, ale słyszałam, że jak nie używa się plasterków, to po szybciej się to goi, więc na razie nie używam. Może szybciej się zagoi. Tak, wiem, nie powinnam malować ust, ale nie potrafię wyjść bez niewymalowanych. Jak możecie zauważyć, dziś wymalowałam się też troszkę inaczej. Troszkę zaszalałam. Nie wiem, czy jest dobrze. Tata tak marudzi. No już dobrze, dobrze. Chodź, Miśko. Ale się jakoś inaczej tak wymalowałam, żeby wyglądać jakoś inaczej. Troszkę się tak odgruzować, bo zawsze jestem wymalowana tak samo, więc dziś troszkę tak zaszalałam delikatnie, tak mówiąc. Zuzia śpi? Śpi, zasnęła po drodze. No to musimy ją obudzić i idziemy na spacerek. Mhm. Dziadek zasnął. Niunia sobie zasnęła. No budzimy, budzimy, bo nie wyjdziemy nigdy na to pole. Budzią. Niuniuś! Wstawaj! To co, ruszamy? Mama kieruje? Mama kieruje? Kamyczki. Szliśmy właśnie, Niuniu, ale ja się ubrałam chyba za chłodno i muszę się przebrać. Dobrze, że wzięłam sobie kurtkę i jest pod wózkiem. Wziąłeś mi tą kurtkę? Co ty, Niuniuś, robisz? się kupić. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Krystianek strasznie marudzi tutaj. Zaraz chyba musimy iść do samochodu po torbę, bo tam mamy wodę i mleczko i musimy mu zrobić chyba mleczko. A Niunia oczywiście zadowolona. Niuniu, zadowolona jesteś? Rzuca kamyczki i się cieszy. Plum! Rzucimy go na wodę szybko. Plum! 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 Rzucimy go do wody. Plum, 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 plum. No tak. Gdzie jest woda? Tam. Plum, plum jest woda. Tu Krystianek rzuci kamyczka do wody. Tu wrzuci. Zobacz. Plum. Plum, kamyczek spadł. No, proszę, wrzuć kamyczka, plum. Wrzuć kamyczka tam. Plum. No wrzuć plum tu. Tak rzuca Krystianek tam. Plum. Co, mam czerwone? Nogę. Gdzie mam czerwoną nogę? Gdzie tu masz but? Gdzie? Tutaj. To może mnie obdarły, a mama nie czuje. Chodź. Idziemy właśnie teraz na plac zabaw, bo już przy wodzie tutaj robi się chłodno. Ale ty też musisz siąść. Trzymaj się mocno. A ja znowu zapomniałam okularów przeciwsłonecznych i oczy mi strasznie łzawią. Mam bardzo wrażliwe oczy na wiatr, na słońce, na wszystko. Oni się tam właśnie huśtają, ale zaraz już idziemy, bo już jest chłodno. Z Mariuszem właśnie myślimy, czy nie zarezerwować sobie tutaj domku jakiegoś na weekend. Tam są domki fajne. Tak sobie przyjechać, pogrillować, troszkę odpocząć od rzeczywistości. No zobaczymy. Zastanowimy się nad tym, no nie? Tak, przemyślimy tak. Może sobie blisko, no i nie trzeba daleko jeździć z dziećmi, a wiadomo, że z dziećmi podróże są ciężkie. Pakujemy dzieciaki i jedziemy dalej. Niuniuś, pakuj się do fotelika. Wchodzić! My już wracamy i oczywiście jeszcze musimy zrobić mleczko. Poczekajcie, bo liczę, bo się pomylę. Już, Krystianku. Dobra, masz? Super, daj. Krystianek sobie zje i pojedziemy do kościoła, bo jeszcze nie byliśmy dzisiaj w kościele, a jest niedziela, więc trzeba iść do kościoła. Pomodlić się troszkę. Krystianek musi być jeszcze pojedzony, żeby nie marudził. bo tak to będzie nam marudził całą mszę, a wiadomo, z dziećmi ciężko w kościele, jak po prostu marudzą. My już właśnie jesteśmy w domku, dziś wróciliśmy dość późno, ale też późno wyszliśmy w sumie z tego domu, więc tak nam zleciał dzień. W międzyczasie rozładowała mi się bateria, także nic więcej dla Was nie nagrywałam. Zapomniałam po prostu ją podłączyć pod ładowarkę, jak byłam w domu. No i w sumie z tego dnia będzie tyle. Ja Wam coś jutro po prostu dogram, więc ten vlog będzie z 2 dni, także widzimy się. Wy już w sumie będziecie widzieć to za chwilkę, a ja teraz właśnie lecę spać i wracam do Was już jutro rano. Ja już właśnie jestem tutaj w sypialni u nas. Będę właśnie ścieliła Krystiankowi łóżeczko, bo on już po prostu idzie sobie spać. Jest dzisiaj już zmęczony, dużo miał atrakcji w tym dniu, więc idę go już kłaść do łóżeczka. Już jest wykąpany, przebrany w piżamko, także mam nadzieję, że będzie dzisiaj dobrze spał w nocy. Niunia też zaraz idzie spać, także ja też zaraz lecę się kąpać. No i też w sumie pójdę już na łóżko. Może obejrzę sobie jeszcze jakiś szybki vlog. I to by było tyle z tego dzisiejszego naszego dnia. Sobie jeszcze właśnie zbieram Krystianka zabaweczki, bo on zawsze rano się tutaj nimi bawi w łóżeczku, a ja sobie jeszcze chwilkę na łóżku po prostu tak sobie półokiem śpię, drzewie, jak to można powiedzieć. Dziewczyny, w ogóle ostatnio strasznie myślę na temat makijażu. Chciałabym zapisać się na jakiś po prostu kurs, żeby nauczyć siebie profesjonalnie, no powiedzmy chociaż trochę profesjonalnie malować. No i może kiedyś spróbować sił, może mi się uda, może ja bym malowała kiedyś kobietki. No i chyba spróbuję, muszę znaleźć po prostu osobę, do której pójdę na jakieś szkolenie na makijaż. Troszkę się podszkolę, może mi się to spodoba. W ogóle to najpierw chcę po prostu sprawdzić, czy mi się spodoba to. Siebie lubię malować. Czy mi się spodoba, czy w ogóle chwycę te wszystkie chwyty makijażowe, czy będzie mi prosto wykonać te rzeczy, które będzie na przykład pokazywała jakaś dziewczyna. Chcę się sprawdzić, może akurat właśnie uda mi się i w przyszłości ja zostanę makijażystką, no kto wie. Warto próbować wszystkiego, warto po prostu myśleć nad swoją przyszłością, no i zobaczymy, co z tego po prostu wyjdzie. Może mi się uda. Jutro planuję zrobić wyprzedaż szafy. Mówię jutro, bo dziś będzie ten vlog z 2 dni. Także planuję posprzątać szafę. Pewnie zobaczycie tutaj jeszcze za chwilkę tą scenkę, którą będę dla Was nagrywać. Planuję zrobić wyprzedaż szafy, posprzątać, także Vinted Wam podlinkuję na dole. Mam tyle zalegających po prostu ciuchów, w których nie chodzę, a zawsze jest tak, zostawię, jeszcze będę chodzić, zostawię, to jest jeszcze może do tego schudnę, a i tak to po prostu leży i leży już z metkami niektóre rzeczy i się po prostu marnuje, także dam ubraniom moim drugie życie, może któreś się coś spodoba i po prostu sobie jeszcze je wykorzystacie. Hejka, widzimy się już w kolejnym dniu. My rano byliśmy z Krystiankiem na ćwiczeniach, ale tego nie nagrywałam. Przyjechaliśmy do domku, zrobiłam make-up po śniadanku, bo rano pojechałam niewymalowana, nie chciało mi się, troszkę wolałam sobie dłużej pospać, więc pojechałam bez tego makijażu. No i teraz się tak ogarnęłam, więc mogę do Was pogadać, żeby Was tutaj nie straszyć. Ale przed chwilą przyszedł do mnie kurier. Krystianek właśnie tam gra sobie w pokoju organkami, więc pewnie będziecie to słyszeć. No i przyszedł mi kurier dzisiaj. Zamówiłam ostatnio paczuszkę z H&M dla dzieci, więc otworzę ją tutaj teraz z Wami. Jestem ciekawa tych ubranek, co tam poprzychodziło. Nie? Dobra, jest. O, taki piękny kolor. Zaczniemy może od sweterka, bo to zamówiłam dla Nini sweterek. Tylko nie mogę znaleźć. O, jest, dobra. Ładny kolorek, także na pierwszy rzut oka jest fajny. Na stronie internetowej też bardzo ładnie wyglądał ten sweterek. Już go otwieram. Dobra. Oja, jaki fajny. Nie wiem, czy troszkę nie za duży jeszcze, ale zawsze lepiej większy niż mniejszy. Chyba muszę przerwać, bo Krystianek płacze. Poczekajcie chwilkę. Dobra, już jestem. Krystianek uspokojony. On jest śpiący, dlatego teraz jest marudny, więc jak wam tutaj ponagrywam te ciuszki, to pójdę go sobie uspać. No i sweterek prezentuje się tak. Zobaczcie, jest naprawdę bardzo ładny, ma przepiękny kolor. Sama bym taki chciała, na pewno się mi spodoba. Wydaje mi się, że jest ciut za duży, ale to nic, będzie miała na dłużej. H&M ma troszkę zawyżone rozmiary, a ja o tym zapomniałam, więc wzięłam większy, no ale to nic. Dobra, kolejna rzecz, otwieramy. O, widzę, że to jest kapelusik dla Krystianka, bo na stronie zobaczyłam taki przepiękny kapelusik, więc nie mogłam się powstrzymać, bo zaraz by go nie było. A już w koszyku pisało, że to są ostatnie sztuki. Zobaczcie, kapelusik prezentuje się tak. Jest naprawdę świetny. Patrzcie, ma takie myszki. Tutaj jest wiązany. Zaraz muszę mu go przymierzyć. Zobaczymy jak z rozmiarem, bo też wydaje się ciut trochę duży, chociaż wzięłam na 86,92. Tu piszę od 1 do 2 lat. Krystianek prawie ma roczek, więc powinien pasować. Naprawdę jest przepiękny. Bardzo mi się podoba. O, tu będzie bluzeczka pewnie dla Zuzi. Już otwieram. Hop. Dobra. Możecie mi podać jakieś w komentarzu fajne sklepy, jak znacie, dla dzieci, bo ja w sumie tylko zamawiam na H&M-ie, Zara, czasami stacjonarnie kupuję w Pepco. No i nie znam innych sklepów, też czasami Reserved, ale rzadko. Więc jeśli znacie jakieś sklepy fajne z ciuszkami dla dzieciaczków, to możecie mi podawać na dole, to ja sobie zerknę. Inna rzecz to jest taka bluzeczka dla Niuni, naprawdę bardzo fajna, taka elegancka. Tutaj ma fajne falbaneczki, już wam pokazuję z bliska, zobaczcie. Bardzo ładna. Ale najbardziej to chyba podoba mi się po prostu ten sweterek. O, tutaj widzę dla Krystiana skarpety, bo skarpety to rzecz po prostu nieunikniona. Musi być zawsze w koszyku, jak zamawiam, bo strasznie chyba mi pralka je zjada. Dajcie znać, czy wy też tak macie. Dla Krystianka takie skarpeteczki, białe, szare, ciemnoszare i czarne. Także skarpetek nigdy za mało. I ostatnie już rzeczy to są bodziaki. O, ja uwielbiam body z H&M-u, one nam służą bardzo długo, są takie rozciągliwe, mają fajny materiał, naprawdę są świetnej jakości. I zamówiłam taki 5-pack dla Krystianka, body czarne z krótkim, szare takie, tutaj takie kolejne szare, tylko jaśniejsze. Widzę, że teraz będą na niego za duże, no ale przecież zapomniałam, że H&M jest troszkę zawyżone. No to nic, będzie na dłużej. Takie białe. I jeszcze jedne też białe, także teraz będzie zaopatrzony w fajne body. Jak słyszycie, Krystianek się odzywa, także idę go już ululać do spanka. Mam nadzieję, że troszkę mi pośpi. się właśnie obudził, bawi się tutaj w swoim łóżeczku, a ja zabieram się za sprzątanie swojej szafy, swojej garderoby. I to nie tylko tutaj jest, bo też mam garderobę tam, gdzie tych ciuchów jest naprawdę bardzo dużo. A ja zabieram się już za to bardzo długo i nie mogę się zabrać, bo bardzo nie lubię tego robić. Naprawdę to jest jedyna rzecz, której nie lubię robić, czyli układanie i sprzątanie swoich ciuchów, na przykład układanie też prania. Tutaj mi spadła bluza z wieszaka. Także ja zabieram się za segregowanie tego, bo połowa rzeczy stąd dzisiaj idzie na sprzedaż, tylko muszę też znaleźć czas, żeby to powystawiać. Ja Wam na dole zostawię mój link Vinted, tam powystawiam swoje rzeczy, w których nie chodzę, a będzie ich pewnie sporo. Totalnie wszystko wystawiam, zmieniam swoją garderobę, pasuje kupić coś nowego, a nie trzymać to, bo i tak w tym przecież nie chodzę. No, także zabieram się za sprzątanie. O, na przykład dziewczyny, nie chodzę w tej marynarce. Zobaczcie, to jest marynarka, ja ją mam w rozmiarze S, taka różowa, cieniutka marynareczka. Nie chodzę w niej, do niej mam też spódniczkę, zaraz ją Wam pokażę. Poczekajcie chwileczkę, tylko sobie ją muszę przynieść z innej szafy. O, do tej marynarki mam taką spódniczkę, to jest komplecik. Nie chodzę w tym, byłam może w tym tylko raz albo dwa razy, także to będzie zdecydowanie na sprzedaż. Jeśli jesteście zainteresowane takimi rzeczami, wpadajcie na moją stronę Vinted. Także to idzie zdecydowanie do odrzutu. Zaraz zobaczę, co ja tu jeszcze mam. Ta bluza z Champion, ona też idzie na sprzedaż, już jest chyba też nawet wystawiona, trochę już jest na Vinted. W niej też nie chodzę, jest nowiutka, także siup, idę się jej pozbyć. Następnie taka koszula też na sprzedaż, jeszcze jak widzicie z metką siedzi, nieużywana, ona jest w rozmiarze uniwersalnym, jest bardzo ładna, tutaj ma takie złote guziczki, ja się w niej źle czuję, bo nie lubię takich obszernych ciuchów, to znaczy na mnie jest taka bardziej szersza, także ona też idzie na sprzedaż. Dziewczyny, skórzana kurtka z metkami jeszcze, zobaczcie, metka, tutaj są wszystko zafoliowane, zametkowane, też idzie na sprzedaż. Bluzeczka z króliczkiem Playboy też idzie na sprzedaż, nie lubię się w niej, też byłam tylko w niej raz, także jak możecie zauważyć, dużo ciuchów jest po prostu tutaj u mnie nieużywanych. Kupiłam i tak leży, ale wy dziewczyny pewnie też tak macie, że coś kupicie i po prostu to potem leży. Krystianek właśnie zjadł obiadek, jadł rosołek i teraz mu dałam mięsko. No i jak zawsze po jedzeniu jest po prostu bałagan. Dziś i tak jest mały, bo tylko parę okruszków jest z makaroniku na ziemi. Ale ja mam mopa Hajero i bardzo go lubię, więc sobie szybko nim teraz po prostu posprzątam. Uwielbiam go, myję mi bardzo szybko podłogę, rachciach i zaraz będzie czysta podłoga. Zobaczcie, on jak pięknie wszystko wciąga. No tu mam dzisiaj mało z tego jedzonka, ale zazwyczaj jest straszny bałagan, jak Krystianek je. Dziś jadł bardzo ładnie. Mop nam od razu myje, także jestem naprawdę z niego bardzo zadowolona. Nie wyobrażam sobie bez niego codziennego funkcjonowania, szczególnie przy dziecku. Tu jest jakiś jeszcze makaronik, także wszystko powciągamy. A Krystianek, zobaczcie jaki zaciekawiony tym mopem, jak patrzy. Co to mama robi? Myje mama? Myje mama? Myju, myju! damy miam, miam. Miam, miam, da, tak. Ty lubisz serek, tak? Da. Da, troszkę mi się przegrzał. Podmuchamy, wiesz? Miam, 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 miam. Tak. Miam, miam. Przed chwilą do mnie dzwonili z Kubusia, bo oddaliśmy ten ostatni podgrzewacz na gwarancję i dzwonili, że jest już do odbioru, że nie dało się go naprawić i że dostajemy nowy. I ja się już tak ucieszyłam i wiecie co, zaraz znowu kolejny telefon i pani nas przeprasza, że jednak nas pomyliła i to po prostu nie do nas idzie podgrzewacz, tylko kogoś innego, a my musimy jeszcze troszkę poczekać, bo właśnie jeszcze sprawdzają, co tam z nim jest, także my jeszcze troszkę na ten podgrzewacz poczekamy. Bez podgrzewacza naprawdę kiepsko w nocy. Musimy sobie radzić termosami, a nie chcę po prostu kupować zbędnie drugiego, no bo po co, jak jeszcze mamy gwarancję i mogą tamten naprawić albo dać nam nowy. Także skorzystamy. Niam! Lubisz serek, co? Niam, pychota! Chciałam wam pokazać, jak Krystianek wygląda w tym kapelusiku, ale on mi go co chwilę ściąga. Nie chce mieć czapeczki na głowie, więc wam raczej nie pokażę. Chyba że teraz uda mi się mu nałożyć. O jest, udało się przez chwilkę. O, i już mamy ściągnięte. No. Wiecie co, właśnie jadę do sklepu, ale szczerze to nawet mi się nie chce, bo tak pada deszcz, że po prostu masakra, pogoda jest beznadziejna. Ale już jest strasznie ciemno, bo w sumie już jest późno, bo jest godzina 19, a ja zawsze muszę sobie przybliżyć tak blisko fotele, bo jak Mariusz jedzie samochodem, to zawsze oddala. Ja muszę mieć tak bliziutko, teraz mnie chyba słabo widać, ale ja teraz do sklepu i śpieszę się, bo o 20 mam transmisję z dziewczynami, także uciekam szybko, bo zaraz nie zdążę, a muszę zrobić zakupy, żeby było coś do jedzenia. Ja już jestem po zakupach, jestem już po spotkaniu i właśnie ja się już z wami będę żegnać, już jest późna godzina, Niunia czeka na kolacyjkę, ja też zaraz idę się wykąpać i idę do łóżeczka, bo dziś był konkretny dzień i jestem zmęczona, jesteśmy od 6 rano na nogach, także ja już się z wami żegnam, bardzo wam dziękuję za oglądanie i widzimy się już w kolejnym filmie, na razie, cześć!